Siemanko moi drodzy, składanie skrzynek już było, więc zabieram się za resztę. Zaczynam od torów. Sprawę mamy ułatwioną, bo mamy ślady na listewce, gdzie tory mają być umieszczone. Żeby sobie ułatwić, nawiercam otwory pomiędzy podkładami na wkręty. Odkurzam śmieci i teraz przykręcam małe wkręty, które unieruchomią mi tory, żeby się nie przesuwały. Pamiętajcie, nic na siłę. Wkręty przykręcamy z czuciem, one mają nam tylko zapobiec przemieszczaniu torów. Nie chcemy odkształcić czy zmiażdżyć podkładów. Dlaczego tak? Ano żeby nie było wiochy i przybijania gwoździków. Teraz będzie profeska i będziemy tory kleić. Z drugim torem robię dokładnie to samo, co z pierwszym. To teraz klej cyjanoakrylowy na nakrętkę i wykałaczką nakładam klej. Klej nakładam nie na każdy podkład, tylko w małych odstępach. Szykuję nie za długie kawałki przewodów, które będą lutowane do szyn. Zdejmuję izolację. Końcówki skręcam. Moczę w kalafonii. I nakładam cynę. Skracam. I wyginam w kształcie litery L. Wiercę otwory pomiędzy podkładami. Odkurzam. Nakładam kalafonię na szyny. Robię to na zimno. Moczę grot w kalafonii i przy dotknięciu do szyn kalafonia sama się rozprowadza. Teraz cyna. Kable dlatego w kształcie litery L, bo po włożeniu sprężynują i same się trzymają do szyn, więc nie musimy ich nawet trzymać od spodu. I dopiero teraz kabelki. Czemu kable z boku, a nie od spodu? Dlatego, że nie mam pewności, że za jakiś czas lód nie puści i będzie lipa. Z boku zawsze można coś poprawić, a aż tak bardzo w oczy się nie rzuca. Z drugiej strony to samo.
to teraz dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem szyn z podkładów. Wbijam mały gwoździk z boku szyn, tak aby po wbiciu stykał się w miarę blisko z szyną. Nie dobijamy do końca młotkiem, żeby nie uszkodzić szyny. Resztę dobijam dobijakiem. Pamiętajcie też, żeby podkłady, te pierwsze, były na równo ze skrajem skrzynki. Moduły mają to do siebie, że są przenoszone, a nie chcielibyśmy, żeby gdzieś nam się szyna zaczepiła i wyrwała z podkładów, bo to będzie lipa, trzeba będzie znowu robić robotę, bez sensu. Lepiej zabezpieczyć. Teraz lutujemy gwoździa z szyną. Tu też pamiętajcie, żeby nagrzewać najpierw gwoździa, a potem dopiero w ostatniej fazie szynę. Gwóźdź jest grubszy i potrzebuje dłuższego nagrzewania, a nie chcemy stopić podkładów i uchwytów, które trzymają szynę. Na koniec szlifierka i odcinam wystające szyny, żeby były równe ze skrzynką. No i mamy to. Teraz można wykręcić wkręty. Czas na malowanie. Kiedyś malowałem ręcznie. Nie mam aerografu, więc teraz maluję farbą w sprayu, bo szybciej i bardziej efektywnie, jak dla mnie. Na koniec szmatką ściągam farbę z główek szyn. No to teraz styrodur, czyli wypełnianie terenu. Wymiary przenoszę na styrodur. Docinam. I pierwsze koty za płoty. Musicie sobie styrodur dopasować do wysokości wypuszczonych rantów od skrzynki. Ja akurat używam styroduru 3,2 cm. Oczywiście każdy robi według siebie. Muszę zrobić kilka warstw, bo z jednej strony będzie wzniesienie. Teraz jeszcze podnasypy. Docinam od razu dwa. Jeszcze mały kawałek, bo brakuje do pagórków. Odkurzam pod klej.
Klej oczywiście, wiadomo, Wicol. I nakładam. Pierwszy leży. Wkrętami przykręcam do czasu wyschnięcia. Znowu klej. I przyklejam. Wkręty. Z drugiej strony robię dokładnie to samo. Na pewno nie jeden już widział moduły na OLX. Ja nie jestem w stanie publikować wszystkiego w czasie rzeczywistym. Materiały nagrywam i czekają na obróbkę. Za mało czasu, tym bardziej, że jeden odcinek to kilka godzin montażu. Przy okazji przypominam, że filmy będą zamieszczane od teraz w niedzielę o godzinie 11. Pamiętajcie, że to nie są filmy instruktażowe. Pokazuję Wam, jak ja to robię. Każdy może robić po swojemu i jak mu się podoba. Najważniejszy jest efekt końcowy. Trzymajcie się i do następnego.